Czas na drugą ligę. W Krakowie mieliśmy spotkanie, w którym to z meczu Garbarnia zmierzyła się z Mielecką Stalą. Dawne uznane firmy. Garbarnia grała w Ekstraklasie, sięgała po Mistrzostwo Polski. Stal Mielec również po najwyższe laury w polskim futbolu. Grali tam przecież tej klasy piłkarze, co Grzegorz Lato czy Andrzej Szarmach, ale to już tylko dawnych wspomnień czar. Garbarnia Kraków w tradycyjnych biało-brązowych strojach podejmowała na stadionie Hutnika w Krakowie ekipę Stali Mielec. Wszyscy sympatycy Garbarni liczyli na to, że wreszcie Garbarze zdobędą przynajmniej jeden punkt. Obserwując grę Garbarni, z meczu na mecz ta drużyna robi postępy. Teraz Górecki, znakomita akcja, chociaż tutaj wypadałoby podać do kolegi i pewnie Garbarnia prowadziłaby 1-0. Obserwuję któryś kolejny mecz Garbarzy i uważam, że czynią postępy. Z tym, że brak im zimnej krwi przy wykończeniu akcji. W polu wszystko wygląda jak należy. Tutaj trochę złośliwości ze strony zawodnika Stali Mielec. Łętocha, ustawiona piłka do rzutu wolnego dla Stali. Przypomnę, w bramce Garbarni Adrian Jękot. Trzyosobowy mur Garbarzy i Jękot czujnie sparował piłkę za linię końcową. Garbarnia konsekwentnie atakowała. Coraz lepiej spisywali się Garbarze. Teraz znakomite przyjęcie piłki. Gol zdobyty przez Tomasza Ogara. 39 minuta i wreszcie Garbarnia zdobywa bramkę i po raz pierwszy w tym sezonie prowadzi. Do przerwy Garbarze prowadzili 1-0. To sympatycy Stali Mielec. Sympatyczne chłopaki, musicie państwo stwierdzić. Tak fetowali przyjazd do Krakowa, ale w drugiej części spotkania podopieczni trenera Gąsiora wzięli się do roboty. Teraz widzieliśmy, Garbarnia uratowała poprzeczkę, chociaż Garbarnia od razu odpowiedziała kontratakiem. Bardzo dobry strzał Leszczaka, ale piłka poszybowała nad poprzeczką. Kolejny atak drużyny Stali Mielec. Trochę zawahanie ze strony obrońców i 1-1. 56 minuta. Kamil Kościelny zdobył tę bramkę dla drużyny Stali Mielec. Garbarnia, należy to uznać za duży plus, nie spuściła głowy, tylko atakowała ambitnie. Kolejne zagranie wyparło broni. Inna sprawa, że tu pomogło doświadczenie. Kolejny atak drużyny Stali Mielec. No i wstrzymaliśmy oddech, gdyż ta piłka mogła zmylić bramkarza Garbarzy. Kolejne zagranie. I gol dla Stali Mielec na 2-1, zdobywcą gola w 81 minucie Łętocha. Tutaj również brak zdecydowania bloku defensywnego zdecydował o stracie tej bramki. Garbarnia od razu po wznowieniu gry zaatakowała, zobaczmy. Świetne zagranie i niewiele brakło, to co mówiłem, trochę zimnej krwi, takiego rasowego napastnika i mielibyśmy wyrównanie. Teraz kolejne zagranie. Leszczak jest faulowany w polu karnym i dosłownie na sekundy przed końcem tego spotkania Leszczak miał szansę na zdobycie wyrównującego gola, ale widzieliśmy, co zrobił. Garbarnia przegrała ze Stalą Mielec 1-2. No cóż, Garbarze sami sobie są winni. Oto rezultaty tej kolejki spotkań meczu o mistrzostwo drugiej ligi. Solidarne porażki małopolskich drużyn. Garbarnia, jak państwo widzieli, porażka ze Stalą Mielec 1-2. Pogoń Sielce, Limadowia 3-0 dla Pogoni Sielce. W tabeli Stal Rzeszów pierwsza dorobkiem 11 punktów. Zamykają tabelę małopolskie drużyny. 17 jest Limanowia, 4 punkty i na miejscu 18 Garbarnia ciągle bez punktu.